Minęło Wesce i Marta Szymik-Telesz. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym to wójtowie i burmistrzowie powiatu cieszyńskiego specjalnie dla Was podsumowują to, co działo się w minionym miesiącu w zarządzanych przez nich gminach. Tym razem będzie to wrzesień. Dowiemy się, co słychać w Istebnej. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że w tym miesiącu rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej 941 na odcinku Istebna od skrzyżowania do granicy z Republiką Czeską. Remont wynosi około 2 200 tysięcy. Inwestorem jest Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach, natomiast remontowana nawierzchnia będzie na odcinku 2,5 km. Utrudnienia na remontowanym odcinku potrwają do końca października, także jeszcze przed zimą będziemy mieli finał tej inwestycji, z którego bardzo się cieszą mieszkańcy gminy Istebna. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam 2 listopada na zaduszki istebniańskie, które odbędą się w hotelu na Złotym Groniu. W tym roku będziemy przybliżać postać znanego himalaisty Jerzego Kukuczki, a powodem tego jest 30. rocznica śmierci tego wybitnego himalaisty. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. To było podsumowanie września, a już teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinka Minęło Wesce i do zobaczenia.